Wiemy, że najcenniejsze jest życie ludzkie, a każdy taki respirator może to życie uratować. I bez względu na to, czy to jest jedno, dwa, czy więcej. Także cieszę się, że takie respiratory mogliśmy naszą wspólną decyzją zakupić dla naszego szpitala. Jako radni Rady Powiatu w Pile chcielibyśmy, by nasz szpital wciąż był doposażany w nowy sprzęt i żeby był wciąż nowocześniejszy i służył wszystkim mieszkańcom. Dlatego już myślimy o kolejnych decyzjach, które będą skutkowały zakupieniem nowego sprzętu. Jako radni powiatu pilskiego wsparliśmy pilski szpital, ale wielkie podziękowania chciałbym złożyć przedsiębiorcom z powiatu pilskiego, bo tutaj przekazali naprawdę potężną kwotę, ponad 300 tysięcy złotych. Ale oczywiście duża zasługa również jest wśród każdego pojedynczego mieszkańca naszego regionu, który tą przysłowiową złotówkę również przekazuje na szpital w Pile. Okres pandemii koronawirusa to okres, w którym każdy z nas walczy z tą epidemią. Ta forma walki przybiera różne postaci, na przykład dbamy bardziej o własne zdrowie, chronimy bardziej swoich bliskich, ale też w miarę możliwości wspieramy. Wspieramy czy to placówki ochrony zdrowia, czy czasami bezpośrednio personel medyczny. Dlatego kiedy Rada Powiatu w Pile stanęła przed możliwością wsparcia naszego szpitala specjalistycznego w Pile, praktycznie nie zastanawialiśmy się ani sekundy i jednogłośnie, jednomyślnie podjęliśmy uchwałę o wsparciu tej jednostki. Można zatem powiedzieć, że właściwie każdy z nas, bo przecież dochody powiatu to często dochody z państwa podatków, ma swój udział właśnie, udział w tej darowiźnie, którą w postaci dwóch respiratorów przekazaliśmy niedawno na pilski szpital. Dlatego z tego miejsca serdecznie wszystkim dziękuję. W pierwszej kolejności radnym Rady Powiatu, a w drugiej kolejności oczywiście wszystkim z Państwa.